Karolina miała jakieś fory w programie, nie wiem, krótszy czas oczekiwania na to zielone światełko? Nie, no faktycznie może moje słowa są jakoś tak źle interpretowane, bo dostawałam już takie wiadomości, jak mogła pani z przyjaciółką na planie nie rozmawiać, ale to w ogóle nie była moja decyzja, tylko decyzja produkcji programu. Ta produkcja jest dosyć spora i bardzo pilnowano, wiedząc o tym, że my się znamy, żeby nie było żadnych podejrzeń o to, że komunikujemy ze sobą, to po prostu nas oddzielono w sposób masakryczny. Znaczy, uczestnicy w ogóle nie mają telefonu, więc nie ma mowy o wysyłaniu sobie SMS-ów czy czegoś takiego, ale myśmy nie mogły nawet mrugnąć do siebie, bo byliśmy cały czas od siebie oddzielone. Jakiś inny hotel, jakieś inne miejsce w ogóle? Cały czas mieszkałam w innych miejscach, tak. I miałam swój transport, jadłam oddzielona też. Czyli sama, bez uczestników? Tak, tak. Właśnie się śmialiśmy bardzo z tymi osobami, które dotrwały do końca, że w końcu już jak padło słynne po zakończeniu ponad 40 dni zdjęciowych, koniec zdjęć, na które wszyscy czekali, jest taka atmosfera wtedy luźniejsza. W końcu mogłam tak spokojnie podejść do stołu, gdzie siedzą uczestnicy i powiedzieć, no dobra, jemy razem, jemy i pijemy, świętujemy. Dzisiaj razem.